Cześć! Cześć, witamy Was w kolejnym ciekawym miejscu na kolejnej świątecznej tygodniówce MGS-em. A mówimy do Was dzisiaj z Get3D. To jest taka firma, która mieści się w Łodzi. Przy Komuny Paryskiej, dokładnie. Jak jesteście z Łodzi, zobaczcie jakie fajne rzeczy robią. O, takie. Można tutaj na drukarkach sobie, albo o, takie łożysko sobie można wybrać. Oni oferują sprzęt, który robi takie rzeczy. Ten, może doprecyzujmy. Zobaczcie, takie. To jest wydruk z drukarki 3D, słuchajcie. I to coś jest, takiego to nie są się drukuje dwa elementy, od razu. To jest jeden są dwa elementy drukowane za jednym razem. To nie jest złożone potem. To jest od razu wyszło takie z drukarki. Można sobie pokręcić. To jest ważne, kiedy na przykład robicie różnej maści prototypy, jakieś takie rzeczy demonstracyjne, które jeszcze nie mogą powstać seryjnie, bo na przykład nie ma na to pieniędzy, a trzeba coś wypróbować, jak będzie wyglądało w naturze, jak będzie wyglądało w trzech wymiarach, kiedy trzeba to wziąć do ręki, pomacać. No to wtedy z pomocą przychodzi taka drukarka 3D, którą właśnie oferuje Get3D. Rzeczy do tej pory, które były prototypowane za ciężkie pieniądze w metalach, bardzo często szlachetnych na przykład, w tym momencie można sobie zrobić tak naprawdę w jeden wieczór na takiej drukareczce. Obniża to bardzo mocno koszty w druku przede wszystkim. Zwykły śmiertelnik jak ja czy Adaś sobie nie bardzo jesteśmy w stanie pozwolić to nie jest rzecz do użytku domowego. Drukarkę. Natomiast no, można taką drukarkę, jeżeli się ma niewielką firmę i robi coś, co wymaga prototypowania, czyli wytworzenia prototypu jakby niedużym kosztem, warto taką drukarkę... No to już wtedy taka drukarka spokojnie na siebie zrobić, bo one nie są jakoś koszmarnie drogie. No dobra, tanie też nie są, ale to nie jest koszt nie wiadomo jaki, to nie są dziesiątki tysięcy, no, tysiące. Tam kostek stoi, chciałem kostka, o nawet go nie widać, słuchajcie, w tej chwili w kamerce, ale... A tu gdzieś jest. Tak, to stoi ale bardzo o, fajna zobaczcie, słuchajcie. Taką furę można sobie wydrukować. Furę można, ale można na przykład modele stawów, modele protez drukować. Dokładnie. Modele protez dentystycznych, a również tych kostnych. Czy chociażby, kiedy projektujecie jakiś wygląd urządzenia, o taką wkrętarkę jak tam z tyłu widzicie, chcecie zobaczyć jak będzie wyglądał wasz gotowy produkt, który tam stylista wam zaprojektował, można sobie można wydrukować. Sobie własnego case'a zaprojektować i wydrukować na telefon, a później go sprzedawać w ogromnej ilości egzemplarzy. No można. Dobrze, słuchajcie, wracamy do tego, co się w tym tygodniu wydarzyło w branży. To może ty zacznij, bo co masz no dobrze, Sony? To zaczęło się od Sony, to znaczy jeden z użytkowników Reddita rzeczywiście wrzucił do serwisu specyfikację, która jest specyfikacją niemal pełną, która zawiera się jakby zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, jako że to miałby być następca w Xperia XZ1, czyli XZ2. Mówmy się, no, to jest umownie. Na logikę. Czyli miałaby mieć najnowszego Snapdragona, miałaby mieć całkiem sporo pamięci, miałaby mieć wyświetlacz 5480 cala. Ta pamięć, o której mówiłem, 664, ale podejrzewam, to w zależności od konfiguracji, tam to pamięć różna. Dodajmy, że Snapdragon ten najmocniejszy, tak? Tak, 845. No, najnowszy to nie znaczy, że... No, będzie. No i nowy design, nie? Nowy design, to znaczy Adaś opublikował co prawda takie zdjątko, ale to jest zdjątko, nie wierzcie temu zdjęciu, dlatego że ja się przyjrzałem mu z bliska i tam rzeczywiście widać, że tam to była ingerencja graficzna. No. To jest takie wyobrażenie może powiedzmy jak ten telefon może wyglądać tak w ogóle. Wszyscy się spodziewają nie? Full HD Plus i prawdopodobnie Full HD Plus będzie Sony zapoczątkuje po prostu wreszcie w swojej jakby piaskownicy erę telefonów z wydłużonymi wyświetlaczami 18:9. Sony bez ramek? To co wiadomo jeszcze z tej publikacji, którą zamieścił człowiek na Reddicie, będzie bateria ponad 3000 mAh i no, spodziewamy się premiery prawdopodobnie podobnie jak i innych no, modeli Sony na MWC w Barcelonie. Chyba, że na CES-ie już coś zajawią, bo to też jest możliwe. Mają tych modeli kilka w zanadrzu, z tego co wiemy. Co prawda nie ma żadnych przecieków, żadnych przesłanek, które by mówiły, że coś pokażą na CES-ie. No ale mając powiedzmy w planach 3-4 modele, no ja bym na ich miejscu pokazał. Ja, się zastanawiam, dlatego że Stany Zjednoczone nie bardzo leżą w kręgu zainteresowań Sony. Fakt, tam pojawiają masz rację. No. Smartfony Sony pojawiają się stosunkowo rzadko, one bywają na wolnym rynku. Oczywiście rzadko w ofertach operatorskich są, ale mówmy się, że to nie jest dla Sony
jak mi się wydaje. To jest rynek tak naprawdę dwóch firm. No teraz słyszymy zapowiedzi, że Huawei tam chce mocniej zadziałać na rynku amerykańskim. No zobaczymy. Więc może przybędzie Apple'owi i Samsungowi jakaś tam konkurencja, ale... No. Druga rzecz, która się pojawiła w tym tygodniu z firm jakby pobocznych, to jest nowy Asus, który wylądował najpierw u Rolanda Quanta na Twitterze, a zaraz później pojawił się w rosyjskim oddziale Asusa. Wiem, bo uzupełniałem po prostu wnioski. No tak, i teraz chodzą słuchy, że do Europy również trafi, niestety w wyższej cenie. Bo... Z tym, że ja nie powiedziałem, który to jest. Max no Plus oczywiście. Zenfone Max Plus, nazywany M1 również. To jest pierwszy Asus z ekranem 18:9. No, tym powiedzmy zasłynie ten smartfon. Nie zasłynie niestety parametrami, bo są takie, no to średniak jest. No, Mediatek 6750, 3 albo 4. To znaczy przetaktowany to jest 6750T. Także to jest ten z tym lepszym zegarem. No tak, ale to nadal no, nie jest to specyfikacja flagowa. Standard. 32-64 RAM, aparat 16,8 z tyłu, 8 albo 16 z przodu, duża bateria, o to jest ważne, ponad 4000 mAh. Tak, jak na tę klasę to jest rzeczywiście o 1000 mAh większa od cena. No ta cena na nasz rynek europejski, no nie jest jeszcze pewna, ale ja sobie ją tak szybko przeliczyłem, ponad 1200 zł. W porównaniu z około 1000, który jest prognozowany na rynek rosyjski. 1300 przeliczane z rubli, to u nas może być jednak nadal troszeczkę więcej. Nie będzie. Dlatego, że Rosjanie nadal są rynkiem preferowanym przez producentów zarówno dalekowschodnich, jak i zachodnich. W związku z tym tam można nadal kupić taniej. U nas będzie drożej. No inne podatki też. LG nowość pokazało w Korei. No tak. K10 2018, co prawda nie jest to jakiś genialny to smartfon. Średnia to. Nie ma to jakiejś również niesamowitej specyfikacji, natomiast LG jakby inauguruje na tym smartfonie, jakby w tej klasie LG swoje autorskie płatności. Tak, to jest pierwszy średniak z tą usługą. No bo G6 była pierwsza. No tak, ale no to jest flagowiec. A tu schodzimy, to jest w ogóle fajna moda. Schodzimy, pokazujemy najpierw coś we flagowcu. Jakieś pół roku, pi razy oko, schodzi to do średniaków. No, w sumie fajna praktyka, bo to nie tylko LG zastosowało i nie tylko w przypadku usługi płatnościowej. No a tak naprawdę premiera będzie na cestę do telefonu, taka główna, szumna. Słuchaj, powiedz mi, sądzisz, że obok Androida Pay to są jeszcze potrzebne jakieś płatności autorskie tak naprawdę? Według mnie nie, kompletnie. I... Mamy Androida Pay, który funkcjonuje na rynku, funkcjonuje dobrze. W Polsce funkcjonuje wyjątkowo dobrze, dlatego że ma całkiem sensowną infrastrukturę. Gdzie można zapłacić? W związku z tym wydaje się, że to wystarczy. Czy jakieś rozwiązanie autorskie ma szansę przebicia się ponad Androida Pay? Ja szczerze wątpię. No, kwestia tego pewnie z jakimi bankami się w poszczególnych krajach dogadają, bo może się zdarzyć tak, że na przykład LG Pay będzie współpracowało z bankiem X, z którym nie będzie działał Android Pay, bo nie. No tak, ale zobacz, LG ma nie każdy, Androida ma na telefonie każdy. Prawda? To jest bardziej uniwersalne. Troszeczkę. Chyba, że no może jakieś na przykład bonusy LG zaoferuje za to, że się korzysta. Chyba, że tak, no to wtedy no, fajszy telefon będzie można na przykład. No na przykład, albo jakiś payback będzie coś. Na przykład. No, zobaczymy, dajmy szansę, nie przekreślajmy tak od razu. Skoro kwestia tych płatności, no właśnie. Apple Pay wraca. Znowu wraca temat Apple Pay w Polsce. Temat się pojawił w październiku. W listopadzie właściwie byliśmy niemal pewni, że przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem się pojawi, natomiast nadal nie ma. Najwyraźniej Apple jest na etapie dogadywania się z bankami. No teraz właśnie taka plotka się pojawia, że gadają z bankami. No Adaś jakby wyśledził informację, że ta propozycja do banków poszła, że podobno na propozycję przystało 5 banków. Adaś nawet wymienia w newsie, które to są banki, my sobie chyba darujemy w tej chwili. Tak, nie róbmy im reklamy. Natomiast prawda jest rzeczywiście taka, że bankom ta usługa tak średnio się opłaca. Muszą się dzielić kasą z Apple. A poza tym u nas obłożenie, u nas większość użytkowników, znaczy sporo użytkowników chciałaby mieć telefony Apple'a, nie każdy jest sobie w stanie na nie pozwolić, dlatego że u nas są po prostu bardzo drogie. Z drugiej strony nasz rynek jest bardzo mocno nasycony terminalami, gdzie można zapłacić. Tak, na zachodzie, słuchajcie, nie wszędzie zapłacimy zbliżeniowo. Czasem to jest nowość, parę razy mi się zdarzyło, kiedy próbowałem zapłacić telefonem, że sprzedawca w kraju, nazwijmy to, cywilizowanego zachodu robił takie oczy jak 5 zł,
co ja w ogóle robię. Słuchajcie, to nie jest lokalny patriotyzm. Naprawdę no. W Polsce, jeżeli chodzi my o płatności mobilne, bankowe, jest okej. Wypas. Opowiadamy sobie taką anegdotę. W zeszłym roku w Hiszpanii albo dwa lata temu któryś z kolegów próbował zapłacić telefonem za któryś. Jakiś towar. Pozdrawiamy, Marcin. I sprzedawca zabrał mu telefon. Pomyślał, że chce telefon. Zrozumiał dosłownie. Ale oddał telefon, także oddał. Nie, no, szczęśliwie się wypowiedział. Marcin wytłumaczył człowiekowi, że nie, to nie telefonem. Są takie kraje, gdzie można tak zapłacić. Sprzedawca był bardzo zaskoczony, że u niego to zadziałało nawet. Tak. Przejdźmy do rzeczy, których się pojawiło w tym tygodniu najwięcej. Najwięcej newsów w tym tygodniu dotyczy siłą rzeczy Huawei i Samsunga. Od czego zaczynamy? Dobra, róbmy tego Huawei'a, bo oni, słuchajcie, robią bardzo zabawną rzecz. Mnie to bawi, bo zaprezentowali w tym tygodniu przynajmniej dwa, jeżeli dobrze liczę, bo już nawet powiem wam szczerze, że się pogubiłem. Słyszycie, jak drukarka fajnie za nami piszcze. Tak, fajne dźwięki robi. Pogubiłem się trochę w tych Huawei'ach, bo słuchajcie, prezentują telefony o różnych nazwach. Jakiś Enjoy 7S. Za chwilę mamy Honora 9 Lite. Kurczę, one są tak wszystkie do siebie podobne. Dobra, różnią się designem, wyglądem obudowy. Ale flaczki... Adaś, zanim zaczniesz o specyfikacji. Enjoy 7S będzie się u nas nazywał P-Smart. I to już jest rzecz niemal pewna, dlatego że funkcjonuje na niemieckim rynku ta nazwa. Została przez Quanta podana, ale nie tylko. Pojawiła się również w wyciekłych papierach ze sklepów niemieckich. Dobra, możesz kontynuować. Co oczywiście bardzo podobnie, jeżeli słuchajcie, to może, kurczę, żebyśmy was nie zanudzili. Jeszcze jest drugi telefon, Honor 9 Lite, moim zdaniem wyglądający zdecydowanie ładniej niż ten Enjoy. Który w Chinach się również będzie nazywał Youth Edition. Tak, ale czyli dla młodych. Słuchajcie, założy się, że u nas trafi do Europy i będzie miał jeszcze inną nazwę, bo co ważne, na razie te telefony pokazane nie, w Chinach. Może się nazywać 9 Lite. No i słuchajcie, no podam wam specyfikację. I na razie jest tak. Oba mają ekrany Full HD+, 18:9, oczywiście w modne proporcje, 5,65 cala. W obu mamy procesory Kirin 659, w obu baterie 3000 mAh, oba pracują w systemie Oreo i z 8 wersją nakładki EMUI, czyli z tą najnowszą. Pamięci, patrzę, czy się coś różni, słuchajcie, muszę ściągawkę użyć, bo po prostu już mi się pogubił. Nie, to samo. Pamięci są 3-4 giga RAM-u, 32-64 giga pamięci wewnętrznej. Może się będą różniły kombinacjami, czyli na przykład może połączą, zrobią w którejś wersji 3+64 na przykład. Zdaje się, że chyba Enjoy tak ma, ale to odsyłam do newsów, macie linki, tam dokładnie opisuję łącznie z cenami. No i aparaty fotograficzne, dobra, tu no też nie ma różnic. 13+2 i no jest, dobra, przedni aparat się różni. O ile Huawei Enjoy 7S ma 8 z przodu, pojedynczą, o tyle w tym Honorze 9 Lite mamy podwójny aparat z przodu i żeby było zabawnie, to on jest dokładnie taki sam jak tylny aparat w obu tych wymienionych telefonach, czyli mamy 13-megową główną matrycę i 2-megową tą pomocniczą, czyli już wiadomo, że ona będzie po prostu robiła za efekt rozmywania tła, nie będzie taką matrycą, powiedzmy, mocno uczestniczącą w robieniu zdjęcia. Ona po prostu pozwoli uzyskiwać efekt. Trochę mamy takie uczucie, jakbyśmy już mówili o tych telefonach w zeszłym tygodniu. No, jakbyście tak dobrze posłuchali, to ja bym powiedział, że jeszcze wcześniej kilka takich telefonów było bardzo podobnych. Kurczę, no, tak jak teraz próbuję sięgnąć pamięcią, to w zasadzie przednie aparaty są tylko inne w tych wszystkich telefonach, a reszta to... Kurczę, 7X, którego mam w tej chwili w kieszeni, też jest podobny, kiedy tak patrzę na tą specyfikację. A jeszcze jest zabawna rzecz, słuchajcie, wchodzę Jackowi trochę w słowo, ale ceny będą różne. Nie jakoś strasznie, ale trochę będą różne, bo będzie powiedzmy 650 zł za najtańszą kombinację pamięci, czyli tam 3+32. Środkowa wersja, czyli ta właśnie 3+64 będzie około 820 zł kosztować i 900 z groszami wychodzi ta topowa wersja, 970. Ale to mówimy ceny oczywiście na rynku chińskim, więc u nas będzie więcej, zdecydowanie więcej. To były natomiast ceny 9 Lite, natomiast jeżeli chodzi o Enjoy'a 7S, to Adaś znalazł jedną cenę 920 zł. No nie, 820 jest ten prostszy, czyli tu widzimy, że będą chyba dwie wersje, ale to też się pewnie zmieni. Bo jeżeli mają kości pamięci, to kurczę, no,
Jaki jest sens wypuszczać dwa bardzo podobne telefony pod dwiema różnymi markami? To jest więcej niż dwa podobne telefony. Myśmy już o tym raz rozmawiali, że sprzedaż pod wieloma nazwami ma trochę większą szansę powodzenia niż sprzedaż pod jedną nazwą. To nie funkcjonuje w przypadku telefonów flagowych. Natomiast jeżeli chodzi o średnią półkę, to że nabywca końcowy nie do końca wie co kupił, co jest na rynku, znaczy tak naprawdę nie zna rozciągłości tego, co jest na rynku. Druga rzecz to jest to, że te smartfony sprzedają się na różnych rynkach i one na różnych rynkach mają różne nazwy. I jeszcze jedno, rynek chiński. To jest tak ogromny rynek, że tam w zasadzie w każdym regionie można wypuścić inny telefon i to się jakoś sprzeda. W każdym razie jest większa szansa, że zastanawiają się nad ofertą Huawei, a kupicie jeden z tych telefonów, które mają stosunkowo podobną specyfikację, niż że wybierzecie coś innego. To jest po prostu tego dużo, jest mnogość i ma się wrażenie bogactwa oferty. I jeżeli się przyjrzycie bardzo, to rzeczywiście ta oferta jest podzielona na bardzo malutkie segmenciki i każdy sobie coś w niej znajdzie, dlatego że są bardzo różne segmenty cenowe jednocześnie. Chcecie mieć dwa aparaty z przodu, możecie sobie kupić dwa aparaty z przodu. Chcecie mieć metalową ramkę albo metalową obudowę, możecie sobie kupić metalową obudowę. Smartfony są bardzo podobne. W szczegółach się rzeczywiście różnią i jeżeli chodzi o cenę, się również różnią. Czyli to chodzi o to, żebyście po prostu kupili Huawei. No powiedzmy to wprost i tyle. Natomiast globalnie rzecz biorąc, powiem szczerze, że mnie jest już właściwie wszystko jedno. Ja się cieszę, jeżeli mam na rynku wybór. Czy to jest Huawei, czy to jest Samsung, czy to jest Nokia, czy to jest którykolwiek z producentów. Im więcej tych smartfonów na rynku, tym większa możliwość zastanowienia się. Niektórzy się nie zastanowią, kupią pierwszą rzecz, którą podsunie im operator. Inni natomiast doskonale wiedzą, czego oczekują po smartfonie i będą sobie mogli to po prostu wybrać za cenę, jaką są w stanie skłonni zapłacić. No tak, tylko my później przy recenzjach mamy kłopot, cholera. Jak tu opisać telefon taki sam jak poprzednio? Tak. Tylko zrobić to w inny sposób. Są to konstrukcje oczywiście bardzo podobne, różnią się w szczegółach. Mhm. Jeżeli chodzi o Huawei, jest jeszcze jeden news w tym tygodniu, mianowicie polska premiera Huawei Mate 10 Pro Porsche Design. Cena jest niestety mordująca, dlatego że to jest 5699 dokładnie. Smartfon jest co prawda bardzo ładny, ale tak naprawdę jeżeli potrzebujecie smartfona o podobnych... Mate 10 Pro sobie kupcie. ...własnościach, o podobnej specyfikacji technicznej, Mate 10 Pro w zupełności wystarczy. Porsche Design jest urządzeniem kierowanym do jakby konkretnego klienta, który chce mieć telefon wyjątkowy i który jest w stanie za ten telefon wyjątkowy zapłacić. Tutaj no, wyjątkowa jest obudowa, wyjątkowe jest logo, wyjątkowy jest osobny płaci projekt. Się za stylizację, tam oczywiście jest fajny zestaw taki tam z pokrowcem, taki no powiew ekskluzywności, no ale mówię tak, ze skórzaną zdaje się. Tak, skórka jest, ale kurczę, no nie wiem, jakbyś mnie zapytał o telefon ekskluzywny, to kurczę, nie wymienię w pierwszym odruchu Huawei'a. No nie. Kiedy byłem na premierze, rzeczywiście jakby dostrzegałem różnicę po wzięciu jednego i drugiego, w jednej i drugiej wersji modelu do ręki, ta różnica jest dostrzegana. Ale czy zdecydowałbym się zapłacić aż tak duże pieniądze za tą wersję ekskluzywną? Raczej nie, ale ja nie jestem klientem dla Huawei w przypadku tego smartfona. To jest trochę tak jak z samochodami, no możesz jeździć Passatem, a możesz sobie kupić Peytona. No. Jak chcesz być bardziej ekskluzywny, a jak chcesz być jeszcze bardziej ekskluzywny, no to właśnie, a to jest trochę tak jak z Volkswagenem. Specyfikacja jest, słuchajcie, jak najbardziej... To nam nie wyszło i tutaj też, no mnie się to nie klei, Porsche, Huawei, nie no, Huawei robi dobre telefony, ale nie kojarzy mi się z high-endem, sorry, no nie. To jest specyfikacja jak najbardziej warta uwagi, to jest specyfikacja dla smartfona flagowego. Dlaczego ci się nie kojarzy z high-endem? No nie, no kojarzy mi się z dobrym telefonem, mocnym, który no tak, nie ma ale, w zasadzie... Słuchaj, Adaś, nie, to nie jest dobre sformułowanie, słuchaj, ze wszechmiar. Dlatego, że jeżeli chodzi o high-end, to no tutaj w grę wchodzą bardzo różne konfiguracje, różne procesory, różne wyświetlacze. To jest tak, że high-endem nazywamy to, co rzeczywiście producenci oferują na tych najwyższych półkach za najwyższe pieniądze, no dobra, najlepsze to... specyfikacje. Także ja się nie zgodzę z Tobą, że jakaś marka nie kojarzy się z high-endem.
Dlatego, że tak naprawdę wszystkie marki, które w tej chwili są w czołówce rynku, produkują smartfony high-endowe. Produkują mocne smartfony, produkują smartfony flagowe, ale no ten... Adaś, słuchaj, ty jesteś dziennikarzem branżowym, nie możesz sobie pozwolić po prostu na faworyzowanie jednej marki albo... Ale ja nie faworyzuję, bo ja nie powiedziałem, którą markę uważam za high-end. Nie no, spoko. Chodzi mi po prostu o to, że mówiąc o jakiejś marce, że nie kojarzy ci się z high-endem, to jakby jest niepolityczne za bardzo. To jest jakby spostrzeżenie osobiste, które się rzeczywiście ma, natomiast no... Nie jest no to w takim razie poznajecie moje osobiste spostrzeżenia, okej. Dobrze, został nam jeszcze Samsung. Samsung też namieszał troszeczkę. Został nam jeszcze Samsung. Samsung wypuścił dwa swoje smartfony, te, których spodziewaliśmy się na innej półce, pojawiły się na jeszcze innej półce, zostały zmienione troszeczkę nazwy. No tak. A8 i A8 Plus. Konfiguracje bardzo podobne, różniące się baterią, wielkością wyświetlacza. No, jedno jakby wynika z drugiego, nie? I pamięcią. No tak. Oba mają mocne procesory Samsunga. No tak, ale to są telefony prasowane na średniej półce, powiedzmy takiej trochę wyższej średniej, bo ceny no jeszcze nie są podane oficjalnie, ale gdzieś tam na giełdzie pojawia się, że około 2000, czyli to już jest taki droższy średniak. I to jest kolejny przypadek, kiedy rozwiązanie z flagowca po niedługim czasie trafia nam do telefonu segmentu niższego, czyli z tego segmentu średniego. Mówimy tutaj o ekranie rozciągniętym, czyli tym szerokim 18:9 i one mają 5,6 cali. I tutaj no znowu nie przerażajmy się tym rozmiarem, bo to są te ekrany wyciągnięte i wszystkie telefony, które mają w tej chwili niby duże ekrany, są całkiem poręczne. Weźcie na przykład, wróćmy do Huawei, tego Mate Pro, on ma bardzo duży ekran, ale wcale duży nie jest. Weźmy Note 8, no też jakoś nie odstrasza rozmiarami, chociażby się wydawało, że o Jezu, jaka patelnia. No, te ekrany się robią coraz poręczniejsze i w tej chwili szóstka będzie całkiem nadającym się do obsługi telefonem, nie tylko dla wielkorękich, ale dla w sumie przeciętnego użytkownika. No. W obu są Exynosy 7885, podajemy to dlatego, że w specyfikacjach Samsunga tych pierwszych premierowych to mogło nie było uknąć. Mówione o tym. A8 ma pamięć 4 plus 32, a A8 Plus ma 6 plus 64. Także jest to dosyć mocna konfiguracja i warto się zastanowić, brać pod uwagę, jeżeli jakby nie stać nas na tą półkę najwyższą, a chcielibyśmy mieć rzeczywiście porządnego smartfona. Różnica w bateriach jest stosunkowo niewielka, bo jeden ma 3, drugi ma 3,5 tysiąca miliamperogodzin. Ale no to wiecie, tak, różnica w ekranie jest też, nie? Jeżeli chodzi o czasy pracy, to będą to czasy pracy bardzo podobne. Z aparatami jest ciekawie, bo z przodu jest podwójny, a z tyłu pojedynczy. No i ten tylny ma szkiełko 1,7 i 16 mega, a przedni ma 16 plus 8, czyli znowu mamy do czynienia z taką dodatkową pomocniczą. Dobra światło, siła obiektywów, zarówno z przodu jak i z tyłu, bo z przodu 1,9, z tyłu 1,7. Nie no, Samsung chyba już teraz sobie nie może pozwolić na wypuszczenie telefonu, który robi słabe zdjęcia, bo jakby to wyglądało? Znaczy ja myślę, że zakupy były na tyle jakby kompleksowe początkowo, oni zakupili tyle pewnych części, że w tej chwili mogą sobie... Dobre aparaty wykorzystywać w Samsungu, chociaż nie we wszystkich. A, jeszcze o jednej rzeczy wam nie powiedziałem. Komunikat prasowy, który rozsyłał polski oddział Samsunga, różni się nieco od tego globalnego. Czym się różni? W polskim nie było mowy o tym telefonie z plusem, tym większym. Czyli my pewnie dostaniemy tylko Galaxy A8. A co do cen, no to tak jak powiedziałem, na giełdzie mówi się 500-600 euro. No, no jesteśmy biedniejszym kuzynem. No, no może to się zmieni. Nie fajnie. No ja bym wolał ten większy. No. Jest również tak, że dwa Samsungi pojawiły się w GFX Bench. Jeden taki, na którego wszyscy czekają, a drugi, na którego bardzo wielu ludzi nie czeka. Ale i tak go kupi, bo nie będzie miało wyjścia. Jeden z nich to jest S9 Plus oczywiście, ten którego wszyscy oczekują, że pojawi się w Barcelonie, jest to niemal pewny. W zasadzie tej specyfikacja też jest bez jakichś większych niespodzianek. No, jest Snapdragon 845, z tym, że... Będzie na zmianę z Exynosem. Będzie na zmianę z Exynosem, bo ta wersja, o której pisze GFX, to jest wersja na rynek amerykański. Więc pewnie będzie tak jak zawsze, bo Samsung nie od dziś tak robi, że kładzie Snapdragony na zmianę z Exynosami. My pewnie będziemy mieli wersję z Exynosem, niemal na pewno, więc no cóż.
z tego listingu nie do końca jakby wiele wiadomo. Dokładnie. Wiadomo, że będzie miał najnowszego Androida Oreo. Wiadomo, że ta wersja akurat listowana będzie miała 6 GB RAM-u, ale pewnie ósemka też będzie mniejszej. Nie, to kurczę, no na razie te rendery, dobra, to są rendery, to są wizje. To nie jest jeszcze prawdziwy telefon, ale to co widzę na zdjęciach. No nie powiem, żeby mi się nie podobało, ale trochę mnie rozczarowuje o tyle, że w zasadzie z daleka wielkich jakichś rewolucyjnych zmian nie będzie, będzie wyglądał praktycznie tak jak... Nie ma takiej potrzeby. Tak S8 no jest już bardzo fajnym, kompaktowym telefonem, jeden i drugi i jest kompaktowy. No tak, ale fajnie to brzmi, nie? Kompaktowym, słuchajcie, dlatego tak, że jest. Porównując jakby wielkość wyświetlacza do wielkości obudowy, i nawet biorąc do ręki, ja to akurat S8 mam, w związku z tym mogę wam pokazać, o. A tutaj po drugiej stronie Huawei'a mam, co prawda nie Porsche Design, ale ten. To jest po prostu smartfon kompaktowy, to jest S8, nie S8 Plus. Jak to brzmi, nie? Ale to jest smartfon, którego bez problemu obsłużycie jednym palcem i to ale to jest to, co mówiłem o tych rozciągniętych ekranach. Wystarczyło zmienić rzeczywiście proporcje ekranu, żeby ekran był wielki i jednocześnie dawał się obsługiwać w miarę działa. No dobra, powiedzmy jeszcze tak krótko o tym tanim Samsungu, no bo będzie taki, no wiecie, tani telefon. A piątka w GFX Bench też się pojawiła, przede wszystkim, tak, dlatego że warto o tym wspomnieć i to też jest to, co Adam mówił o tym, że rozwiązania z flagowców trafiają na średnią półkę, a z kolei rozwiązania średniopółkowe trafiają na półkę najniższą. Dlatego, że słuchajcie, ta piątka 2018, która się w GFX Benchu pojawiła, ma mieć wyświetlacz 5,6 cala o rozdzielczości 1080x2220 pikseli. No gigant po prostu. No 4 giga RAM, 30 giga flash, aparaty fotograficzne 16 z przodu, 16 z tyłu. Słuchaj, to kurczę, no ale przydałem ci 2000 znowu za niego. To znaczy ja mam nadzieję, że to będzie 1700 na przykład. Nie. Fajnie by było, nie? Nie wierzę, to będzie też podwójkę. No, nie będzie może dwójki z przodu, będzie jedynka, ale tej dwójki będzie blisko. W każdym razie to jest specyfikacja bardzo atrakcyjna, jak na serię A, jak na piątkę w serii A, także jest to coś niesamowitego. Natomiast równie atrakcyjna jest specyfikacja Galaxy J2 jest atrakcyjna inaczej. Ale to może zacznijmy od szacowanej ceny. Jest atrakcyjna, no. W tej cenie i w tym segmencie no jakby... I właśnie od ceny specyfikacyjnym. To będzie telefon w okolicach 500 zł. No. No i za tą cenę dostaniecie, i to jest najlepsze. Super AMOLED, 5-calowego AMOLEDa. Niestety rozdzielczość tylko QHD małe, to czyli 540x960 dokładnie, ale nadal w tej klasie to jest rozdzielczość. Dobra, będzie AMOLED, no to już coś zrobi trochę. Snapdragon 425 na przykład. Więc całkiem nieźle. Trochę bardziej mnie martwi RAM, bo na razie mówi się o 1,5. To jest najsmutniejsza rzecz, 1,5 giga RAMu to jest troszkę mało. Wiecie, to może być tylko jedna z wersji. Może będzie wersja na przykład nieco droższa z 2 albo 3 gigami i fajnie by było. I do tego 16 giga pamięci standard i całkiem niezła bateria 2600. Przy takim wyświetlaczu w tej klasie telefonu bateria akceptuje. Aparaty 5+8 megapikseli. Dobra, standard dla budżetowca. Nie, no, ale będzie budżetowca. Jest okej, okay, no jeżeli to będą dobre matryce, jeżeli to będzie dobre. No zobaczymy, no i też nie oczekujcie jakiejś super porywającej stylizacji, bo prawdopodobnie taka nie będzie. No, będzie plastik i tak dalej, ale no dobra, no 500 zł, kurczę, to te to firmy jest fajna takie, cena za fajnego smartfona. Te firmy takie oferujące takie telefony, takie te wiesz, sprowadzane takie, to mogą mieć problem z tym Samsungiem. Z tym, że też dodajmy, słuchajcie, że to jest też to jest cena przeciek, która jest przeliczona z Rosji. To jest przeciek, więc też nie traktujmy tego jako taki stuprocentowy pewniak. Nie zdziwiłbym się, gdyby u nas kosztował co najmniej 700, gdyby ta rosyjska cena miała się utrzymać. No, nadal może być ciekawą propozycją. Nie, no wejdzie do operatorów. Wiesz, to będzie taki telefon operatorski, mi się wydaje. W każdym razie warto zwrócić uwagę, kiedy będzie w przyszłym roku robili zakupy na tej najniższej półce. Jak będziecie chcieli kupić nie drugiego Samsunga w przyszłym roku, no to poczekajcie, bo będzie nowy model. No i tyle. I ostatnia rzecz, która w tym tygodniu jeszcze wyskoczyła w Nokia 9. Czekamy na flagowca Nokii czy nie?
To znaczy, ja nie wiem, czy czekamy niecierpliwie. Nokia jest nadal propozycją stosunkowo niszową w tej chwili. Nokia bardzo dużo wygrywa tym, że prestiż marki pozostał, pomimo tego, że ktoś zupełnie inny robi w tej chwili. No i wiesz co, tak jak patrzę, to dotychczas te wszystkie telefony Nokii w tych testach wytrzymałościowy całkiem nieźle wychodzą, czyli... No, to są porządnie, one są porządnie złożone. Na może tak. Jednak coś z tej legendarnej solidności, choroba w tych genach marki pozostała. Na każdej półce, miejmy nadzieję, że tak na każdej półce są to solidne odbudowy, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Ja nie korzystałem przez dłuższy czas z żadnego ze smartfonów. Nie są to jakieś takie porywające specyfikacje, ale... No, kurczę, może to jest właśnie taka nisza, ktoś szuka solidnego telefonu, niekoniecznie jakiegoś super wypasionego. No Adam wynalazł elementy specyfikacji takie jak ten ekran 5,5 cala, OLEDowy ekran oczywiście, Snapdragon 835, czyli nie 845 jednak, a ten, który obecnie jest... Co? Też pokazuje, że ta premiera będzie dosyć szybko w przyszłym roku. Bo gdyby miał być trochę później, to by poczekali na 845, nie? A tak to, no wiadomo, 845 występuje w telefonach takiej dużej firmy na S. Potem będą mieli go inni dopiero. No to tak to będzie wyglądało chyba. No więc ta premiera pewnie będzie dość wcześnie. Wy co, obstawiasz CES czy MWC? Jeżeli chodzi o Nokia? No ja bym wolał MWC. Dopiero MWC. No, no. Ale to też będzie wcześniej, bo to będzie luty. No. Umówmy się. No przy czym znowu, tak, ta specyfikacja, o której teraz mówimy, którą Jacek przytoczył, no to jest też przeciek, to są też powiedzmy bardziej spekulacje niż pewniaki. Jeżeli chodzi o wygląd telefonu, no to też się tam pojawiają rendery telefonów w pokrowcach, ale też się nie przywiązuje. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to powiem szczerze, że najbardziej mnie ciekawi wygląd nowych smartfonów są. No, będę ich bardzo szukał w Barcelonie, dlatego że to... No może być rewolucja, tak? Sony kojarzymy z szerokimi ramkami, a tu bach! Ramek nie będzie, a muszą wymyślić coś charakterystycznego. No a wygląd będzie pewnie nadal klasyczny, nie? No, Sony ma swój styl, no dość... Te telefony jakoś się wyróżniają, ja nie mówię, nie powiem, żeby mi się podobały, bo bez przesady, ale mają ten kształt jakiś taki ciekawy, charakterystyczny, z daleka widzisz, że to jest smartfon Sony, a nie jakiś inny i oby tak zostało, bo... No bo czymś się musi... Trzeba się przy okazji, jako że mamy święta, pierwszy się podzielę z Wami tym, że wczoraj jak ta lokomotywa uciekała, nie wiem czy czytaliście dzisiaj, ja byłem w Warszawie i wszystkie pociągi się pospóźniały, byłem w Warszawie na spotkaniu gwiazdkowym organizowanym przez Huawei i dostałem m.in. autograf od Roberta Lewandowskiego. Się chwalę, bo mam prezent. Natomiast jeżeli chodzi o święta, mam zdjęcie też. Jeżeli chodzi o prezenty gwiazdkowe, to zajrzyjcie z kolei na Facebooka, na stronę Sony, polski oddział Sony organizuje fajną całkiem akcję gwiazdkową. Warto zajrzeć, warto wspomóc. Zachęcam. Kochani, przede wszystkim, jako że koniec roku jest takim momentem, kiedy podsumowujemy różne rzeczy, chcieliśmy Wam podziękować. Chcieliśmy Wam podziękować za wierne oglądanie. Nie tylko naszej tygodniówki, ale również wszystkich testów, wszystkich recenzji smartfonów. Za to, że jesteście z nami po prostu. Chcieliśmy Wam podziękować za to, że jesteście z nami na MGSM-ie w czasach, kiedy fake newsy są właściwie głównym tematem dnia. Jesteście z nami, czytacie nasze specyfikacje, wnosicie poprawki, współtworzycie razem z nami ten serwis. Bardzo Wam za to dziękuję. To przede wszystkim. No i co? Życzymy Wam zdrowych, wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt, żebyście po prostu odetchnęli, odpoczęli, poczuli magię, przez chwilę po prostu oderwali się od szarej codzienności. No a potem życzymy Wam, żebyście się świetnie bawili na Sylwestrze i z fajnym humorem rozpoczęli nowy rok. Pamiętajcie, kochani, o tym, co jest najważniejsze. Smartfony, urządzenia, te przeszkadzajki codzienne są oczywiście bardzo fajne. One bardzo nam urozmaicają życie. Natomiast pamiętajcie o tym, że ważni tak naprawdę są inni ludzie. Ci, którzy są wokół Was, Wasi bliscy, przyjaciele, znajomi, rodzina. Pamiętajcie o nich w tym okresie Bożego Narodzenia, dlatego że to jest taki okres szczególny, kiedy po prostu warto mieć innych na uwadze. Pozdrawiamy szczególnie bardzo wszystkich tych, którzy oglądają nas z zagranicy, tych Polaków, którzy wyjechali i są z nami, mimo tego, że są na obczyźnie, zaglądają przez cały czas i bardzo często udzielają się w komentarzach. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście z kraju, pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy.
branżowych i niebranżowych, z którymi współpracujemy, których z nami znamy, z którymi mamy bardzo dobre stosunki, których bardzo lubimy. No i pozdrawiamy wszystkie przedstawicielstwa producentów. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam za informacje, za pomoc. Za wsparcie. Bez Was z tym serwisem byłby rzeczywiście problem, dlatego że dane techniczne nie zawsze są łatwo dostępne. A dzięki Waszej pomocy mamy i zdjęcia, mamy specyfikacje. Również Wam bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i dziękujemy przy okazji za cierpliwość też czasami. Tak. Także kochani, zobaczymy się prawdopodobnie już w nowym roku. Nie wiem, czy uda nam się wcześniej tygodniu. Nie obiecujemy, zobaczymy. Pomiędzy świętami a w nowym rokiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie wracamy na pewno w nowym roku, to na 100%. Także bądźcie z nami. A w święta spróbujcie odłożyć smartfony. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.